Dobry wieczór, witam Was serdecznie. Agata się kręci. Bardzo mi miło, że mogę się dzisiaj z Wami połączyć. Partnerem naszego dzisiejszego spotkania jest Klinika Zdrowia i Urody Anklara, założona przez dr Annę Płatkowską-Szczerek. I za jej namową dzisiaj podchodzę do bardzo trudnego tematu, który mam nadzieję pomożecie mi jakoś oswoić. Mówię o tym, ponieważ jak wiecie, dziewczyny już bardzo dużo dla siebie zrobiły, dla swojego dobrostanu. Przez to, że są odważne i mówią otwarcie o tym, co czują, czego potrzebują, coraz bardziej. Więc coraz częściej też można wysłuchać dziewczyn i wyjść im naprzeciw z pomocą. Natomiast gorzej jest z facetami. Nie mówią, w ogóle nie dzielą się swoimi emocjami. Wydaje się, że pewien taki stereotyp faceta, który po prostu jest twardy jak głaz, nic nie mówi, nic o nim nie wiemy, o jego emocjach, a już broń Boże, żeby płakał, jest takim schematem obowiązującym, takim stereotypem wciąż obowiązującym w naszym społeczeństwie, a może w ogóle w XXI wieku jeszcze wciąż facet nie ma prawa po prostu się popłakać i powiedzieć, że chciałby, nie wiem, znaleźć chwilę dla siebie, żeby coś dobrego dla siebie zrobić, pięknie wyglądać, żeby zadbać o siebie. My mamy nasze fantastyczne zabiegi, które pozwalają nam pięknie wyglądać. A co mają faceci? Wyobrażacie sobie, przecież bardzo dużo o tym się mówi. Wyobrażacie sobie przecież dziewczyny, bo mnóstwo o tym gadałyśmy i mnóstwo programów na ten temat powstaje i wszędzie o tym głośno, że dziewczyny, jeżeli mają problem, to idą albo do ginekologa, a jeżeli na przykład mają kompleks związany z urodą, no to starają się zrobić wszystko, żeby jakoś sobie pomóc i wiele z nich decyduje się na operację plastyczną. No a co ma zrobić facet, który ma problem z siusiakiem i żona wie, kochanka wie, on o tym wie przede wszystkim, tylko nikt nie wie, jak o tym pogadać, jak to zaadresować, jak to wszystko powiedzieć. I ponieważ byłoby absolutną głupotą zamykanie oczu na zdrowie intymne mężczyzn, więc myślę, że jeżeli my kobiety nie zaczniemy o tym głośno mówić, to nie ośmielimy naszych facetów do tego, aby zechcieli spojrzeć na siebie jak na pewne ludzkie zjawisko, które może wyglądać zdrowiej, piękniej, lepiej, tak jak kobieta. Bo kobiety już odrobiły tę lekcję, potrafią o siebie zadbać. I doktor Anna Płatkowska z kliniki Anklara namówiła mnie do tego, żeby porozmawiać właśnie o zdrowiu intymnym mężczyzn i zaprosiła do tej rozmowy, bo mogę tak powiedzieć, wspaniałego urologa, z którym za chwilę się połączę. W klinice Anklara można dokonywać różnych cudowności i zabiegów związanych z urodą miejsc intymnych mężczyzny. Ale zanim o tym pogadamy i zanim w ogóle pogadamy o tym, co można zrobić z siusiakiem, żeby był ładniejszy, atrakcyjniejszy, czujecie, do czego doszło, że będziemy tu o tym rozmawiać i dzisiaj Agata się będzie kręcić wokół siusiaka. A więc słuchajcie, przeczytam Wam, co na stronie kliniki Anklara jest napisane na temat urologii. Upraszczając bardzo sprawę, urologia to taka hydraulika w ludzkim organizmie. I tak jak polski hydraulik jest naszym znakiem firmowym za granicą, tak polski urolog, również zazwyczaj mężczyzna, to także symbol najwyższej jakości i profesjonalizmu. Nasz urolog dba o zdrowie i sprawność układu moczowo-płciowego, a także też, co ma znaczenie, o jego estetykę. Obecna medycyna umożliwia, by przyrodzony wygląd Twojego przyrodzenia nie był przyrodzony raz na zawsze. To co dziewczyny? Zabieramy się wobec tego za naprawę siusiaków i łączę się z panem doktorem. Czy jest już pan doktor? Dobry wieczór, witam serdecznie. Tak, pozwoliłam sobie trochę więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ uważam, że problem jest przede wszystkim w sferze pewnego tabu, o czym napisałam, ponieważ wciąż dziewczyny nie mają już tego problemu. Mówią o tym, że mają za małe piersi albo za duże, że chciałyby je zoperować. Kilkanaście dni temu miałam tu okazję również dzięki klinice Anklara połączyć się z panią doktor Sikorą, która mówiła o plastyce różnych intymnych części kobiet.
i cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem. I kobiety tak jakby nie miały problemu z tym, żeby o tym mówić. Umieją sobie z tym jakoś poradzić, wiedzą do kogo pójść. Z facetami jest chyba dużo trudniej. W ogóle dobry wieczór. Przede wszystkim dziękuję za wspaniały wstęp, bo naprawdę z przyjemnością się go słuchało. I no tak, temat tabu męskiego penisa jest no na pewno, no może nie stary jak świat, ale ciągnie się już dość długo. W związku z tym, że wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc, temat, jeżeli chodzi o seksualność naszą, jest dosyć wstydliwy. A penis jest jedyną głośną częścią, bardzo ważną częścią. Na szczęście obserwuję, że coraz więcej facetów jest w stanie przyjść na przykład do mnie czy do moich kolegów z tematem takim, że nie tylko jestem chory, coś mi się dzieje, ale no, chciałbym coś zrobić ze sobą, tak? Zrobić dla siebie, dla partnerki. Chciałbym uzyskać większe zadowolenie również w tej okolicy. Ale w jaki sposób w ogóle dochodzi do takiej refleksji na temat własnego penisa? Czy on może zawodzić? Pani redaktor, zapewnię panią, że każdy facet od najmniejszego dzieciaczka ma refleksję na temat swojego penisa. To jest pewne. To jest coś, co towarzyszy nam od zawsze. Wielu mężczyzn ma kompleks na tym punkcie. Na pewno myślą o tym naprawdę bardzo często. Więc wydaje mi się, że po prostu kiedy szukają czegoś w internecie albo jakaś rozmowa, urywek, i nagle mówią, kurczę, może faktycznie ten temat powinienem jakoś rozwinąć. Może to jest coś, z czym mogę poczuć się lepiej, niż czuję się obecnie. I to jest fajne, moim zdaniem. Więc może zacznijmy tak. Dlaczego istnieje takie tabu dotyczące penisa, jego kształtu, rozmiaru? Dlaczego mówimy o tym szeptem? Podejrzewam, że wynika to z uwarunkowań kulturowych. Tak? Znaczy z kilka aspektów na pewno. Jednym z nich jest to, że tak naprawdę nie mamy edukacji seksualnej jako takiej, my jako społeczeństwo. Jest problem, ponieważ rodzice uważają, że no, chłopak to sobie jakoś poradzi zawsze. W szkole się tego nie dowiemy. Między kolegami może pani redaktor usłyszeć, gdyby była pani mężczyzną, tylko albo przechwałki, albo jakieś takie bąknięcia. Ciężko jest o prawdziwą informację. Natomiast jeżeli pójdziemy do internetu, no to tam się w ogóle sprawa totalnie pogarsza, ponieważ gdzie trafiamy? Trafiamy na strony porno, tak? Gdzie panowie występujący tam mają przyrodzenia ogromne. My sobie, one są po pierwsze specjalnie kręcone pod tym kątem, żeby sprawiały wrażenie, że są bardzo duże, a potem to jest tak, jak gdyby swój wzrost oceniać pod względem drużyny koszykarzy, tak? Oni są pod konkretny element dobierani. W związku z tym nawet mężczyzna nie niski, jeżeli stanie wśród koszykarzy, będzie czuł się naprawdę malutki. Ale czy wzrost 2,20 jest mu potrzebny? Pewnie nie w codziennym życiu. Więc rodzi się pytanie, jaki penis jest prawidłowy, jeżeli można użyć takiego sformułowania. I czy istnieje jakiś no nie wiem, system określeń, który powoduje, który sprawia, że możemy określić, jaki penis wymaga już jakiejś interwencji, albo po prostu jest całkowicie w normie? Znaczy, norma taka sucha, to oczywiście są pewne wymiary i tak dalej, ale to nie do końca. A co to znaczy sucha? Sucha norma. No przykładowo, co że średnia europejska, przykładowo, to jest w erekcji od 13-16 cm długości na przykład. To jest tak książkowo i też z moich jakby obserwacji wynika, że mniej więcej w tym zakresie zawiera się większość penisów. Ale tak naprawdę penis właściwy... Mówimy o erekcji. Tak, mówimy o erekcji, oczywiście. Więc jakieś tam legendarne 22 centymetry, to powiedzmy, to już trzeba troszeczkę między bajki włożyć albo między tych koszykarzy wspomnianych, mniej więcej. I ten temat jakoś strasznie elektryzuje mężczyzn. Każdy sobie jakoś tam pewnie trochę dodaje tego, nie wiadomo dlaczego, a tak naprawdę właściwy penis to jest taki, który daje satysfakcję nam i drugiej osobie, z którą współżyjemy, tak? Z którą jesteśmy w jakiejś tam relacji. Nie ma takiego czegoś, że mogę powiedzieć, że od tego momentu należy już powiększenie robić, a wcześniej nie ma sensu. Tak naprawdę... Tak. Jak obserwuję moich pacjentów, to tak naprawdę zgłaszają się z trzech powodów. W większości mają penisy w normie,
Natomiast zgłaszają się mniej więcej z trzech głównych powodów. Pierwszy powód to jest taki, że facet po prostu coś zmienia w swoim życiu. Jest jakiś tam ważny element, który spowodował, że od dzisiaj się biorę za siebie. Czyli chudnie, zaczyna się lepiej odżywiać, lepiej ubierać, ogólnie dbać o siebie. No i chce zadbać też o tę część jego ciała, no, która jest integralną częścią jego ciała. Bardzo ważną w osiągnięciu satysfakcji i szczęścia, czyli w penisie. Chce, żeby wyglądał ładniej, pełniej, był dla niego bardziej satysfakcjonujący. Możliwe, że miał na tym punkcie jakieś kompleksy, możliwe, że miał jakąś relację z partnerem, partnerką, która spowodowała, że stał się mniej pewny siebie i chce coś z tym zmienić. Drugą taką dość sporą grupą jest grupa pacjentów, którzy pozostają w relacji z partnerkami już od bardzo wielu lat, małżonki, dziewczyny. No i powiedzmy, że miało miejsce jeden poród, drugi poród, troszeczkę już są z wiekiem zaawansowani, natomiast dalej chcieliby czerpać przyjemność z seksu, tak po prostu. No, seks jest przyjemny w każdym wieku i każdy ma do niego prawo. W związku z tym oni wtedy po prostu przychodzą na ten zabieg, ażeby móc z powrotem dawać satysfakcję swojej partnerce i przez to też czuć się fajniejszymi facetami. Tutaj możemy też współpracować z ginekologami, jak właśnie z wspomnianą panią doktor Sikorą. Oni mają swoje zabiegi dla pań, my mamy swoje dla panów, w związku z tym tą pewną niewspółmierność, która występuje z czasem, możemy wyrównać i sprawić, że oni znowu są dla siebie cudownymi kochankami. Proszę powiedzieć, skąd się biorą te dysproporcje na temat wyobrażeń o penisie, że ten penis mityczny powinien być jakiś, nie wiem, ogromny, wielki, że to właśnie świadczy o męskości. Tutaj właśnie musiałbym się nawet troszkę nie zgodzić, ponieważ akurat mityczny, czy mitologiczny penis ze starożytnej Grecji, jak obserwujemy na przykład te rzeźby, oni są wspaniali, umięśnieni, mądrzy i piękni, natomiast penisy mają akurat małe, ponieważ czy renesans, czy starożytna Grecja, w tamtym okresie duży penis kojarzony był raczej z brakiem inteligencji, z pewną taką zwierzęcością. To oczywiście z czasem ustąpiło i przyszły okresy, gdzie penis im większy był, tym lepszy. Mam wrażenie, że obecnie też żyjemy w takich czasach. Te wyobrażenia naprawdę ewoluowały w zależności od kultury, od miejsca, gdzie ludzie przebywali, ale obecnie chyba możemy się zgodzić, że żyjemy w czasach, w których jest troszeczkę kult penisa, tak? Jest i temat tabu, ale jednocześnie kult, tak? Na przykład stwierdzenie, że, no nie wiem, takie pejoratywne stwierdzenia, że jeżeli ktoś sobie na przykład kupuje za dobry samochód, no to jak sobie to tłumaczymy? Że pewnie powiększa sobie penisa. To oczywiście nie ma żadnego związku. Tak, że ma kompleks. Nie ma to żadnego związku z rzeczywistością, ale jakby sam fakt stwierdzenia publicznie, że ktoś ma na przykład dużego penisa, powoduje już jakąś jego nobilitację społeczną. Do końca nie wiadomo dlaczego i po co, ale no, pani rektor chyba zgodzi się, że troszeczkę tak jest, że jest taki odbiór społeczny ogólnie. Tak, i to jest na pewno fałszywe i to jest też w dużej mierze powodem wielu kompleksów, wielu mężczyzn, a najpierw oczywiście chłopaków, dojrzewających chłopaków, którzy kompletnie się nie mogą połapać w tym, jak naprawdę powinno wyglądać to ich ciało, bo jeden mówi, słuchaj, mam dużego i mi staje, chwalą się tym, a on patrzy między swoje nogi i widzi coś dużo mniejszego, a potem może się okazać, że o wiele bardziej przyjemnego i fajnego dla kobiety, z którą będzie spędzał życie. Więc to jest właściwie coś, co może wprowadzić młodego faceta w stan totalnego niepokoju na temat własnego ciała. Tak, absolutnie. I co jest też bardzo istotne, ponieważ chłopcy się porównują, tak, kąpiemy się pod prysznicami i tak dalej. Penis w spoczynku, a penis w erekcji to są tak naprawdę dwie różne długości. Może być penis całkiem spory, który w erekcji praktycznie nie rośnie, jeżeli chodzi o długość, a może być penis mały, który potrafi przyrosnąć na imponujące rozmiary. I to, o tym też należy pamiętać. Generalnie mniejszy rośnie bardziej. Taka jest prawda i taka jest ogólna prawidłowość. No i faktycznie, tak jak już rozmawialiśmy na początku, u nas nie ma jakby takiego źródła, z którego młody mężczyzna może realnie czerpać wiedzę. No jeżeli ma fajnego tatę, to super. Może przyjść, pogadać, fantastyczna sprawa, ale dobrze wiemy, że nasi rodzice zazwyczaj, chociaż ja na moich nie mogę narzekać, ale często miewają problem z, w ogóle z artykulacją tego, no, że ta sfera istnieje, tak? No,
od jakim wieku zacząć rozmawiać ze swoimi dziećmi, że to już. No przecież ono jest jeszcze za małe, ma dopiero 45 lat, jak rozmawiać na taki temat, prawda? Więc wydaje mi się, że... No to już budzi sensację w przedszkolu przecież, chłopaki już rozmawiają o tym. Pamiętam to z przedszkola, jak toczyły się właśnie gorące rozmowy na temat wielkości siusiaków. No i to zostało potem, tak? Tylko zawsze mówimy szepne, zawsze mówimy w tym temacie tabu, ale ten temat, on jest zawsze z nami, zawsze koło nas, ponieważ każdy lubi mieć dobry seks, no i jakoś utarło się, że ten duży penis jest elementem dobrego seksu. Tak no naprawdę, więc... tak, tak? Tak, no więc wydaje mi się, że może, żeby najpierw jakby uporządkować kolejność rozmawiania o tej urodzie penisa, warto jest najpierw powiedzieć o tej części, która związana jest z jego zdrowiem. Penis, żeby dobrze się spełniał w tym, do czego jest stworzony, czyli do oddawania moczu i do seksu, musi być zdrowy. Z jakiego rodzaju chorobami najczęściej mamy do czynienia, jeżeli chodzi o sprawy związane z męską urologią? No akurat w moim przypadku najczęstszym problemem tak naprawdę, z jakim zwracają się do mnie pacjenci, jest to problem stulejki, co ciekawe. Młodzi chłopcy, którzy... To znowu troszeczkę rozbija się o ten temat, który już podejmowaliśmy. Czyli nie bardzo jest kogo zapytać, nie bardzo wiadomo, jak to powinno wyglądać, no i dochodzimy do wieku, w którym rozpoczynamy jakąś tam inicjację seksualną, no i nagle okazuje się, że coś jest nie tak, że to boli, że nie do końca się uda. Do tej pory na przykład nie przeszkadzało, ale nagle już zdecydowanie utrudnia, tak, sytuację współżycia, sytuację no, takiej fajnej, intymnej relacji. W związku z tym tak naprawdę zauważyłem, ja nawet nie byłem tak świadom tego, że to jest tak popularny problem. Chłopców, którzy przychodzą z tym problemem, mamy w tygodniu 5-6. Ja nie spodziewałem się, że to jest tak szeroki problem po prostu. A proszę powiedzieć, kiedy ten problem zaczyna być naprawdę poważny? To zależy. Ogólnie rzecz biorąc, może być to stulejka, która tylko przeszkadza we współżyciu. A może powiedzmy, być to co to jest stulejka, bo może są wśród naszych widzów tacy, którzy nie wiedzą, co to jest. Ja akurat jestem mamą dwóch synów, więc przerobiłam wszystkie kwestie związane z siusiakiem od zera, no powiedzmy do 13, 14, 15, bo potem już chłopaki musiały sobie radzić same ze swoimi sprawami, ale rozmawialiśmy za to bardzo dużo. Natomiast cała higiena i tak dalej, to wszystko, ja pamiętam, że to było też dla mnie bardzo nowe i bardzo w sumie ciekawe, trudne, jako dla młodej mamy, bo to też wymagało no, nowej wiedzy dla mnie. Tak, no problem pojawia się tak naprawdę, nie ma sensu każdemu małemu dziecku próbować na siłę ściągać tej skórki. Ja mam wielu pacjentów, którzy przychodzą do mnie właśnie z tą stulejką późniejszą i mówią, że ich jednym z najbardziej traumatycznych wspomnień z dzieciństwa, naprawdę młodego dzieciństwa, jest to, jak jakaś opiekunka czy jakiś starszej daty doktor na siłę ściągnął im tę skórkę. Mówią, że oni nie pamiętają nic z dzieciństwa, ale to pamiętają, ponieważ to strasznie nieprzyjemne i strasznie traumatyzujące. Większość tych stulejek dziecięcych tak naprawdę z wiekiem ona minie, ponieważ penis rośnie, działają hormony, pojawiają się nocne erekcje. W większości uda się tę skórkę ściągnąć. Natomiast w takim wieku 16-17 lat już ta część, kiedy rozpoczyna się to współżycie, zainteresowanie płcią przeciwną, wtedy zaczynamy zauważać, że coś jest nie tak. To są już pacjenci, którymi należy się zająć. Ci wcześniej tak naprawdę, jeżeli nie powoduje to nawrotowych infekcji, zakażeń układu moczowego i trudności z oddawaniem moczu, nie musimy się aż tak na nich od razu rzucać z nożem lub z siłowym ściąganiem tego na plec. A czy chłopaki orientują się sami? Czy to jest coś, co może zostać zaniedbane, schowane, nie wiem, ukryte przed światem, bo nie wiedzą, o co chodzi? Jak z doświadczenia pana, z gabinetu może pan powiedzieć, jak to wygląda? No często jest to tak, że oni przez dłuższy okres, nawet tak jak rozmawialiśmy, nie wiedzą, że tak być nie powinno. No bo nie ma się kogo zapytać, nie ma się jak zetknąć jakby z tą normą, ponieważ no, z kolegami nie rozmawiamy, nie oglądamy, z rodzicami nie rozmawiamy, nie oglądamy. Edukacji no przecież to powiesz, że boli siusiak po stosunku, przecież to oznacza, że jestem jakimś słabiakiem. No właśnie, często jeżeli na przykład,
Jeżeli na przykład partnerka ma już wyobrażenie, jak to powinno wyglądać prawidłowo i powie, no mój drogi, kochany, chyba troszeczkę jest ci tutaj ciężej z tego powodu. No i facet mówi, o faktycznie, dziękuję, że mi powiedziałaś, no i wtedy przychodzi do mnie i załatwiamy ten problem. I potem pacjenci są naprawdę, naprawdę zadowoleni. Powiem szczerze, no to oczywiście wynika z tego, że też, że to jest niezbyt przyjemna stulejka, w związku z tym jeszcze żaden pacjent nie powiedział mi po zabiegu obrezania, czyli leczenia stulejki, że jego seks jest gorszy niż przed. Naprawdę są zadowoleni, to jest dla nich nowa jakość życia, nowa jakość współżycia. No to jest sytuacja, która powoduje, że mają lepszą jakość życia tak naprawdę już na zawsze. No bo trudność w życiu przeszkadza. A czy to ma również związek z higieną? Tak, absolutnie. No, może o tym też byśmy powinni tutaj dwa słowa powiedzieć, jak powinna wyglądać ta właściwa higiena penisa. Właściwie powinniśmy mieć penisa tak naprawdę jak całe ciało, czyli jeżeli myjemy się przykładowo wieczorem pod prysznicem, to również myjemy penisa, ściągamy skórkę, myjemy całość, myjemy żołądź, spłukujemy. Można używać specjalnych żeli do higieny intymnej, ale może być również hypoalergiczne mydło, najprostsze, szare i też będzie idealne tak naprawdę. Podstawą jest to, żeby po prostu żeby o tej higienie pamiętać. Nie trzeba przesadzać, nie trzeba myć go, nie wiem, 7 razy dziennie, ale podczas tej kąpieli, czy porannej, czy wieczornej, po prostu pamiętać, żeby też te okolice bardzo dokładnie wymyć. A jakie jest Pana zdanie na temat obrzezania? Szczerze, uważam, że obrzezanie to w sumie jest bardzo fajny zabieg, nawet jeżeli nie mamy problemu ze stulejką. Wynika to z tego względu, że z wywiadu od pacjentów tak naprawdę dowiaduje się, że ich erekcja jest twardsza, stosunek jest dłuższy, dużo łatwiej o higienę, rzadziej zdarzają im się infekcje, czy zapalenia skóry na pletka, czy zapalenia cewki. Ogólnie rzecz biorąc, zabieg został wymyślony po to, żeby higienicznie ludy pustyni miały łatwiej. Z tego to wynika. Dlatego, czy to w judaizmie, czy w islamie, oni usuwają ten napędek nie dlatego, że Bogu jakoś szczególnie jest niemiły, tylko tak naprawdę zostało to wymyślone po to, żeby utrzymywać higienę. Tak wpleciono to w motyw religijny, ale jak wiemy, religia służy do tego, żeby zawiadywać społeczeństwem. No i to zostało zrobione w ten sposób. I to jest bardzo mądry wymysł, ponieważ w zasadzie nie widzę ujemnych elementów w obrzezaniu tak naprawdę. Jest to zabieg bolesny. To jest zabieg bolesny i czy można go wykonać również w dorosłym życiu? Czy mniej boli, kiedy wykonywany jest u dzieci, a bardziej kiedy u dorosłych? Jak to wygląda? Jak wygląda taki zabieg? I czy teraz zgłaszają się mężczyźni na taki zabieg? Znaczy, no nie mam podstaw twierdzić, że dziecko boli to mniej. Po prostu jest bezbronne i nie ma jakby jak tego uniknąć. Natomiast zabieg ogólnie rzecz biorąc, wykonujemy ich naprawdę dużo. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym i w zasadzie podawanie znieczulenia jest najbardziej nieprzyjemnym elementem całego zabiegu, no bo jednak używamy igły, jest to może nie do końca fajne, ale igły staramy się, żeby były jak najcieńsze. Po fakcie podania znieczulenia tak naprawdę już pacjenci często zdarza się, że przysypiają cały zabieg. Budzą się na koniec i mówią, ojej, dentysta gorszy. Ja zawsze wtedy mówię... Tak. Potem niestety proces dochodzenia do siebie jest początkowo troszkę trudny, ponieważ pierwsze 2-3 dni jest pewna wrażliwość żołędzi, bo ona zawsze jest zasłonięta przez tą skórkę. I nagle jest odsłonięta, więc wymaga to pewnego przyzwyczajenia. Ale najdłużej, kiedy pacjent zgłaszał mi jakąś nadwrażliwość żołędzi, to były 4 tygodnie. Więc jest to jeszcze akceptowalny czas. Po tym czasie mówią, że jest w porządku, że w zasadzie im to już nie przeszkadza, a potem mówią już tylko, że jest lepiej. Panie doktorze, jakiego rodzaju badania profilaktyczne powinni wykonywać mężczyźni, żeby mieć pewność, że ich hydraulika super działa i że są zdrowi? To troszkę zależy od wieku, tak? U młodych chłopców najczęstszym problemem, takim, z jakim się mogą zgłosić, jest to problem nadal rzadki, ale najczęściej dotykający, to jest guz jąder. I tutaj ważne są akcje typu właśnie samobadania, jak również akcje USG moczne i tak dalej, które pozwalają nam na wykluczenie tego nowotworu. Nowotwór ten wcześniej wyłapany leczy się fantastycznie tak naprawdę. Oczywiście często trzeba dołączyć chemioterapię poza zabiegiem chirurgicznym, ale można zbankować nasienie, zostaje nam zawsze drugie jądro, a kupujemy sobie po prostu resztę życia bez nowotworu. Dużo gorzej jest to przeczekać. Natomiast u mężczyzn starszych bardzo poważnym problemem, tak naprawdę jednym z najpopularniejszych nowotworów u mężczyzn w ogóle, sumarycznie, jest rak prostaty.
I tutaj bardzo ważne są akcje, takie jak na przykład robimy w Pin San Clara, że robimy bezpłatne badanie USG, oznaczenie PSA i badanie per rectum, czyli badanie palcem prostaty u pacjentów po 45 roku życia. To jest naprawdę, naprawdę istotne, ponieważ wcześniej wykryty rak prostaty też jest całkowicie wyleczalny. Tutaj doktor Anna Płatkowska pisze, a czy usunięcie napletka powoduje, że mężczyzna ma szybciej doznania, na przykład będąc w bieliźnie? Jeszcze raz przepraszam, bo mi troszkę przerwało. Czy usunięcie napletka, o którym mówiliśmy wcześniej, powoduje, że mężczyzna ma szybciej doznania erotyczne, na przykład będąc w bieliźnie? Początkowo ma pewną nadwrażliwość, natomiast potem z wywiadu od pacjentów dowiaduje się, że jest to doznanie jest pełniejsze, ale tak naprawdę może trwać dłużej. Czyli wydłuża się stosunek ogólnie rzecz biorąc, ponieważ te receptory, które tam są, stają się troszkę mniej czułe, jeżeli chodzi o szybkość na przykład dojścia. To jest dobra, skuteczna metoda walki z tak zwanym przedwczesnym wytryskiem, które jest tak naprawdę, teraz zauważyłem, plagą, szczególnie wśród młodych chłopców. Co ciekawe, jest to częsty problem u tak zwanych mężczyzn sukcesu. Zauważam, że kiedy mężczyzna pracuje na przykład w korporacji i zaczyna awansować, odnosić sukces, czy to w banku, na jakimś stanowisku zostaje dyrektorem i tak dalej. Silny, zdrowy mężczyzna. Tak. To nagle zaczyna się pojawiać problem taki, że troszeczkę, chociaż wydawałoby się, że powinno mu iść wręcz lepiej, ale pojawia się taki problem, że tak, dochodzi stres, jednak koledzy, których zostawił piętro niżej, że tak powiem, w tej drabinie, już nie są takimi fajnymi kolegami, jak byli wcześniej. Szefostwo z racji faktu, że dało awans, jednak ma duże oczekiwania i to, co wydawało się takim idyllicznym miejscem, celem w życiu, nagle okazuje się dużym problemem. I naprawdę, jeżeli przychodzi mężczyzna i zgłasza mi taki problem i pojawił się na przykład od 3-4 miesięcy, ja mówię, no okej, okay, w porządku, ale jest pan zdrowy, bo oczywiście to też jest istotne, pełny wywiad lekarski i tak dalej, ale staram się też wniknąć troszkę głębiej, zastanowić się, czy na przykład nie było jakiegoś stresu, rozstania, albo czy na przykład nie było awansu w pracy lub problemu. No i pacjent mówi, no nie, 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 a awans był. Mówię, no widzi pan. I co, stresuje się pan? No tak, no nie dosypiam. Tutaj jest sytuacja nerwowa, tutaj są deadline'y, takie rzeczy. Więc tak naprawdę, o dziwo, mężczyźni sukcesu też mają swoje problemy i też zmagają się no, z rzeczami, o których byśmy ich nie podejrzewali. I na przykład zabieg obrzezania tutaj u nich, chociaż jest już troszkę drastyczny, ale czasami jest taką rzeczą, którą po wykonaniu mówią, że im naprawdę to pomogło. Ale najczęściej i tak sugeruję im jeszcze wizytę u psychologa oraz zrównoważone życie, bo to jest podstawa. Panie doktorze, tutaj pozytywna 39 pisze, jeśli mężczyźnie nie staje podczas orgazmu, to oznacza, że jest chory? Ale przecież czy może tak być, że podczas orgazmu nie ma erekcji? Nie, chyba to nie jest możliwe. Jak to wygląda? Znaczy, to się na przykład może zdarzać u starszych pacjentów, ponieważ mechanizm orgazmu i erekcji to troszeczkę są inne mechanizmy. Układ współczulny, współczulny, już nie będę wchodził w szczegóły, bo to może nie jest ciekawe, ale jest to możliwe. Warto byłoby wtedy udać się do neurologa. Czyli jeżeli jest wytrysk, a nie ma erekcji, nie jest to taka typowa nocna polucja, która się zdarza każdemu, to warto byłoby się udać do neurologa, żeby zobaczyć. To często też u starszych mężczyzn z zaburzeniami na przykład naczyniowymi, gdzie układ nerwowy jeszcze jakoś funkcjonuje, ale erekcja już nie ma, więc może tak, może być ejakulacja bez erekcji. Jest to możliwe. Panie doktorze, na stronie internetowej kliniki Jan Klara jest napisane, że jednym z zabiegów, który budzi ogromne zainteresowanie u mężczyzn, a jeszcze pewnie większe u kobiet, ponieważ nie wiedzą, jak to działa, jest zabieg powiększania penisa. Na czym on polega i kto do takich zabiegów jest kwalifikowany? Więc tak, może jeżeli chodzi o kwalifikacje, to wspomniałem w sumie już o dwóch grupach mężczyzn, którzy chętnie poddają się temu zabiegowi, czyli ci, którzy chcieli zrobić coś ze swoim życiem oraz ci, którzy robią to dla swoich partnerek, tak? To już mniej więcej mówiliśmy o tej niewspółmierności. Trzecią grupą, znaczy generalnie ilu pacjentów, tyle historii tak naprawdę. I powiem szczerze, to nie jest tak, że na ten zabieg zapisują się pacjenci, którzy naprawdę mają problem z małym penisem, bo to jest marginalny element. Dużą grupą są też pacjenci, którzy robią to, że tak powiem, no for fun. Ale ja muszę doprecyzować, bo powiem szczerze, że sama nie wiem, a jestem ciekawa. Czy chodzi o powiększenie penisa w stanie spoczynku, czy w erekcji?
Obu. Obu. Przejdę do technikaliów, to powiem, o co chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, jest to przyrost narządu na grubość, co jest zdecydowanie istotniejsze podczas Nie na użycia długość, niż tylko na grubość. tak. No No i. tak, no bo jak powiększyć na długość? Już jakieś były, kiedyś widziałam jakieś możliwości, nie wiem, wszczepiania jakichś pompek czy czegoś takiego. To też przecież bardzo ciekawe. Są takie możliwości, tylko to już jest bardziej inwazyjna metoda zastąpienia ciał jamistych poprzez po prostu takie rdzenie, które możemy pompować pompką, która znajduje się w moczni. No ale to już jest bardzo inwazyjna Przepraszam, metoda. bardzo ważna sprawa. Pani Ewa Jedi, uświadamiajcie o PSA, żeby badać się wcześniej, a nie o powiększaniu penisa. Pani Ewo, obie sprawy są ważne. Specjalnie dzisiaj poświęcamy czas estetyce, ponieważ to ma związek z psychiką i o tym chcemy powiedzieć. Jest to ogromne tabu. Natomiast o badaniach, o sprawach związanych z prostatą, nieraz już mówiłam i na pewno będziemy jeszcze do tego wracać, ale na ten temat jeszcze nigdy nigdzie nie słyszałam, mówiąc szczerze, rozmowy wśród tych rozmów, które śledzę. Więc dlatego dzisiaj rozmawiamy o powiększaniu penisa, o obrzezaniu, o tych wszystkich zabiegach natury urologii estetycznej, które mogą poprawić jakość życia mężczyzny i kobiety. Tak, to dziękuję Pani Ewie, bo to jest też słuszna uwaga. Znaczy, my już o tym wspominaliśmy podczas tej rozmowy, że mamy te programy, że to jest istotne, żeby mężczyzna po 45 roku życia ukazał się lub wcześniej, gdy go coś niepokoi. Oznaczył to PSA, Ale to jest żebyśmy go temat na wspominali. osobną rozmowę. Ja Ale takie to jest rozmowy w ogóle tutaj temat o ogromny, zdrowiu temat robię. rzeka. Tak, natomiast no, I. rozmowa o powiększaniu penisa, szczerze mówiąc, to jest tak, jakby powiedzieć, że nie rozmawiajcie o powiększaniu piersi, a są kobiety, które z tego powodu mogą, nie wiem, samobójstwo chcieć popełnić. Także to jest tak samo ważne. Jeżeli to komuś zmienia życie, to niech wie, że taka możliwość istnieje, że może się udać do kliniki Anklara, umówić i być może pozbawić jakiegoś bardzo potężnego kompleksu. Dlatego wróćmy do rozmowy na ten temat i zacznijmy jeszcze raz o zabiegu powiększania penisa. Tak, więc tak, zabieg powiększania penisa, który my wykonujemy, tak naprawdę wykonujemy dwiema metodami: z użyciem tłuszczu własnego i kwasu hialuronowego. Niezależnie od metody, jakby finalnie zabieg polega na tym, że wypełniacz podajemy pod skórę prącia. To jest istotne. Dla wielu pacjentów pojawia się pytanie, czy nie wpływa jakoś na erekcję. Nie wpływa. Podajemy wypełniacz pod skórę, w związku z tym ciała jamiste, które są odpowiedzialne za erekcję, czyli to jest to, co wyczuwamy podczas erekcji, jest twarde, pozostają nienaruszone. Wypełniacz, który podajemy pod skórę, powoduje przyrost objętości tego penisa. I w związku z tym, zarówno w erekcji, jak i w spoczynku, on jest grubszy, on się bardziej sprawdza podczas stosunku. Wynika to też z tego, że z anatomii na przykład kobiety, tak, że tak naprawdę pochwa jest 7-10 cm długości, tak? I to jest jakby ta odległość, na której pracujemy, że tak powiem. Tak. Kolokwialnie, tak? W związku z tym, a większość tych komórek czuciowych, to nawet rozmawialiście o tym z doktor Sikorą, pani redaktor, znajduje się naprawdę niedaleko od wejścia. W związku z tym bardziej zależy nam na tym, żeby ta grubość, to wypełnienie dawało poczucie satysfakcji tutaj w okolicach wejścia i troszkę głębiej, 4-5 cm dalej. I dlatego ta grubość penisa jest dużo istotniejsza niż jego długość. Chociaż nie wiem, dlaczego wszyscy skupiają się na tej długości. A więc rozumiem, że to jest taki zabieg trochę przypominający rodzaj wstrzykiwania kwasu hialuronowego w twarz. Coś Troszeczkę podobnego? tak, znaczy nie do końca. Bardziej może modelowania piersi z użyciem tłuszczu czy kwasu hialuronowego, ponieważ tego wypełniacza jest dość sporo i nadajemy odpowiedni kształt. Jeżeli chodzi o wstrzykiwanie kwasu hialuronowego, na przykład usta, to podobnym zabiegiem, jeżeli chodzi o technikalia, jest powiększanie żołędzi z użyciem kwasu hialuronowego, bo takie rzeczy też robimy. Po prostu około 2-3 ml kwasu hialuronowego podajemy w żołądź, żeby ona uzyskała pełniejszy kształt i żeby też nie odstawała wielkościowo od reszty powiększonego penisa. Panie doktorze, a proszę mi powiedzieć, co z satysfakcją, że tak powiem, seksualną
i z erekcją w przypadku takiego powiększonego penisa. Czy możemy to jeszcze raz wyraźnie podkreślić? Bo wydaje mi się, że to o to chyba chodzi. I czy po tym zabiegu, nie wiem, jest jakiś czas, po którym to się wchłania i trzeba ten zabieg powtórzyć? To może po kolei. Jeżeli chodzi o satysfakcję własną pacjenta oraz drugiej osoby, z którą współżyje, to zdecydowanie tak. Mówią, że znaczy wiadomo, że każdy facet jest też ambitny. W związku z tym, jeżeli ma większą łatwość w doprowadzaniu drugiej osoby do przyjemności, no to i sam uważa, że jego seks jest lepszy. Ale też pacjenci mówią, że po prostu jest, no bardzo powiem, ciaśniej, tak? Jest po prostu ciaśniej, przyjemniej, lepsza stymulacja, czują się spełnieni. I ich partnerzy. Czyli jeszcze raz powiedzmy, w tym powiększaniu penisa preparat kwas hialuronowy, dobrze zrozumiałam? Lub tłuszcz własny pacjenta, tak. Lub tłuszcz własny pacjenta. Jak pobiera się taki tłuszcz? Tłuszcz pobiera się w sumie dość klasycznie, liposukcją. Nie pobieramy takich objętości, jak jest pobierany przy normalnym zabiegu liposukcji, no bo ponieważ takich nie potrzebujemy. Podajemy tak zwany płyn Kleina, czyli preparat znieczulający pod skórę, tam do tkanki tłuszczowej. Pozostawiamy pacjenta na około 15-20 minut, żeby się znieczulił i potem odsysamy ten tłuszcz, uzyskując wypełniacz. On potem stoi sobie do sedymentacji, dodajemy tego komórki macierzyste, odbiorowane osocze, co zwiększa generalnie przeżycie tych komórek. I tutaj dochodzimy do tego drugiego etapu pytania, pani redaktor, ponieważ te wypełniacze, czy to kwas hialuronowy, czy tłuszcz, po jakimś czasie się wchłoną. No właśnie, Natalia Miszczyk pyta, co jaki czas ponawia się tego typu zabieg? To zależy. Niektórzy pacjenci potrafią mieć wypełniacz utrzymujący się do 2 lat, ale to nie jest gwarancja, którą ja bym dał każdemu. To naprawdę jest bardzo indywidualne, jak tak naprawdę wszystko w ludzkim ciele. Jeżeli chodzi o taką sytuację, no to powiedzmy 8, 10, 12 miesięcy, no to jest taki czas, jak ten wypełniacz jest w takiej ilości satysfakcjonującej. Potem on czasami się utrzymuje, czasami się wchłania. To już niestety nie jesteśmy w stanie tego aż tak przeprowadzić, żeby on był na stałe za jednym razem. Natomiast ponowienie zabiegu powoduje to, że ten preparat utrzymuje się dłużej niż za pierwszym razem. Panie doktorze, kiedy można zrobić po raz pierwszy taki zabieg? U nastolatka? No nie, no na pewno trzeba być pacjentem pełnoletnim oraz tak naprawdę no ja muszę z pacjentem przeprowadzić pewien wywiad, ponieważ jeżeli widzę, że pacjent ma jakiś bar, musimy po prostu sobie uściślić, co możemy uzyskać. Urealnić oczekiwania, bo jeżeli widzę, że pacjent ma jakieś naprawdę oczekiwania, których ja nie jestem w stanie spełnić, bo po prostu medycyna też ma swoje ograniczenia, no to staram się mu wytłumaczyć, wręcz delikatnie zniechęcić do zabiegu, że to nie jest zabieg dla niego, bo jeżeli ktoś widzę, że po prostu z żarem w oczach jest przekonany, że to zmieni całe jego życie, nie zmieni. Tak jak rozmawiałem, to jest super ważny aspekt w życiu, ale to nie jest coś, wokół czego powinno się kręcić wszystko, więc no taki chociaż pacjent, i tak wiemy, że się kręci, jeżeli ktoś ma problem. No bo tak. Wszędzie widzi powód właśnie z tym związany. Zdecydowanie, ale mimo wszystko ja mu tego problemu wtedy nie rozwiążę. Jak wiem, bo jest to problem szerszy. Oczywiście może być to jakiś tam element większej terapii, ale wtedy warto jednak zaprzęgnąć do współdziałania seksuologa czy psychologa, który wytłumaczy pacjentowi, że to nie jest jego podstawowy problem w życiu, tak? Że musi uzyskać przede wszystkim samoakceptację. To jest najważniejsze. A możemy mu pomóc, ale to nie jest jedyna rzecz, która załatwi wszystkie jego problemy. Panie doktorze, a powiększając penisa, to powiedzmy, ile możemy uzyskać centymetrów? Mówimy o tym obwodzie, tak? Cały czas. No tak. Więc tak naprawdę w obwodzie możemy uzyskać też, wszystko zależy od ilości wypełniacza, od rodzaju wypełnienia, ponieważ jeżeli chodzi o kwas hialuronowy, to podajemy 10, 20 bądź 30 ml, czyli więcej raczej nie podajemy ze względu na pewną już wtedy przemieszczalność tego materiału powyżej 30 ml. No po prostu nie jest to, nie spełnia się estetycznie już wtedy, jeżeli o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o tłuszcz, można podać go więcej, ponieważ tłuszcz jako materiał ma większą tendencję do utrzymywania się w danym miejscu. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o przyrosty, to jest około od 2 do 4 cm na obwodzie. Czyli to jest naprawdę sporo. To jest sporo.
sporo. Naprawdę jest to wizualnie bardzo duża różnica. Oprócz tego ten ale czy to zabieg... nie jest tak, przepraszam, że tak powiem, ale po prostu no, no musimy jakoś tu szczerze bez tabu gadać. Czy to nie jest tak, że na przykład ten penis, który jest na przykład, nie wiem, wąziutki, tak? Długi, wąski, prawda? No to się powiększa i wtedy to jakoś proporcjonalnie wygląda. Ale jeżeli jest króciutki, to robi się taką kuleczką. To też nie jest tak, chyba ładne. Tak jest. Tylko, że znaczy ogólnie rzecz biorąc, taki penis w spoczynku, ponieważ w erekcji on się i tak wydłuża, jest gruby, więc jakby estetyka w erekcji jest zachowana zazwyczaj. I to też tłumaczę pacjentom, że jakby podstawowym jakby celem tego jest to, że on ma być fajny, gruby, wydajny w erekcji, jeżeli mogę tak powiedzieć. A w spoczynku on jest dłuższy, jest pełniejszy, ale faktycznie, jeżeli na przykład pacjent, tak jak wspominaliśmy, że krótki penis wydłuża się bardziej. W związku z tym, jeżeli taki pacjent uzyska ten zabieg i chce efekt dosyć szeroki, że tak powiem, dużego wypełniacza, to mimo, że sama masa wypełniacza będzie troszeczkę ciągnąć do dołu i ten penis będzie większy, bielizna będzie pełniejsza, ogólnie satysfakcja pacjenta występuje również, to jednak jest takim grubaskiem. I on dopiero w erekcji uzyskuje ten efekt, o który nam chodzi. I to jest to, o czym też wspomniałem, że dlatego ja na początku rozmawiam z pacjentami, badam ich, oglądam i urealniamy to, co możemy uzyskać. Czyli nagle nie będzie miał długiego i smukłego, tylko będzie miał grubszego po prostu. Tak? I o tym rozmawiamy. Ja też mam pewien katalog zdjęć, na które pacjenci wyrazili zgodę, że mogę je pokazywać wtedy. I ja żeby porównać, żeby to zobaczyć. Tak, tak zwane przed i po. Faceci są wzrokowcami. Każdy z nas jest wzrokowcem i my po prostu nie mamy takiej wyobraźni, to trzeba zobaczyć. I oni wtedy mówią OK, dlatego ja długo z nimi rozmawiam. Czasami, tak jak mówię, zniechęcam do zabiegu, żeby po prostu uzyskali efekt, który ich satysfakcjonuje, bo na tym mi zależy. To nie jest zabieg, który uratuje ich życie, ale może podnieść jego jakość i spowodować, że będą czuli się lepiej. Panie doktorze, Kuba pyta, po jakim czasie od zabiegu można zacząć uprawiać seks? Więc ogólnie rzecz biorąc, to ja może mniej więcej takie najczęściej zadawane pytania podsumuję. Jak postępujemy po zabiegu? Nie spłużyjemy przez 4 tygodnie i unikamy saun i wysokich temperatur ogólnie rzecz biorąc. Natomiast już od następnego dnia po zabiegu istotne jest to, ażeby wywoływać u siebie erekcję i modelować tak wypełniacz, bo on na początku będzie lekko przemieszczalny. Tak modelować wypełniacz, ażeby uzyskać ten efekt, o który nam chodzi w erekcji. Bo cały czas czyli po prostu chłopak się bawi swoim przysiakiem. Ma robotę. Tak jest. Mają pełne ręce roboty. W związku z tym, to jest ważne, bo ja, mówię, ja nie jestem w stanie tego wykonywać, więc ja robię swoje, a reszta jest w waszych rękach. Tak im mówię mniej więcej. No i tak to się sprawdza. Ja oczywiście jestem do dyspozycji, pozostajemy w kontakcie, ale już po podaniu wypełniacza podstawową pracę wykonuje pacjent. Panie doktorze, tutaj Marynika pisze, czy są jakieś przeciwwskazania do wykonywania zabiegu? Znaczy na pewno pacjent nie może być uczulony na żaden z podawanych preparatów ani na znieczulenie. Nie może przyjmować leków przeciwkrzepliwych w odpowiedni czas przed zabiegiem. To nie jest to, że jeżeli przyjmuje je, to go całkowicie skreśla, ale wtedy trzeba je odstawić i albo zamienić na terapię zastępczą, albo po prostu trzeba skonsultować z kardiologiem, który te leki przepisał, jak do każdego zabiegu. Pacjent również nie może mieć infekcji w obrębie tutaj narządów płciowych, być ogólnie zdrowy i świadomy tego, co robi. Reszta, no i pełnoletni, to bo rozmawialiśmy, więc pacjent musi być pełnoletni. I czy taki zabieg jest zabiegiem jednorazowym? Czy można rozłożyć ten zabieg na przykład na kilka iniekcji, na kilka spotkań? Jak pacjenci reagują, też pyta dr Płatkowska. Znaczy, jeżeli chodzi o przebieg zabiegu, to raczej staramy się, żeby ten oczekiwany przez nas kształt był uzyskiwany podczas jednego zabiegu. Ja też, jeżeli na przykład pacjent jest zdecydowany na zabieg, ale na przykład nie wie, jaką chciałby ilość, to ja preferuję współpracę z pacjentem. Czyli na przykład wykonujemy, bo to jest zabieg z znaczeniem miejscowym. Więc pacjent jest w pełni świadomy, widzi, co się dzieje, więc ja na przykład podaję pacjentowi, dajmy na to 10 ml kwasu hialuronowego, mówię, proszę spojrzeć, podaliśmy dziesiątkę, tak to wygląda. Oni mówią, o, no ciekawa sprawa. Mówię, czy życzy pan sobie, żebym podał jeszcze dziesiątkę, ponieważ one akurat po 10 są pakowane, w związku z tym to mamy taką objętość, to są dobre skoki, akurat takie niegwałtowne, w sam raz, żeby sobie móc ocenić.
No i pacjent wtedy... Przepraszam, muszę przerwać, panie doktorze. Kamil Maciej pisze, pani Agato, proszę przestać z tymi siusiakami. To jest penis. No panie Kamilu, dwóch synów mam. No to jest penis, ale może to siusiak. Siusiak to jest coś cudownego. Oczywiście możemy mówić penis, jeżeli pan chce, ale to jest już tak bardzo naukowo, oficjalnie. A my tu w moim tutaj domowym otoczeniu staramy się bardzo ciepło i życzliwie powiedzieć coś ważnego o tej części ciała mężczyzny, na której nam naprawdę zależy, bo chcemy, żeby faceci byli zdrowi. Proszę nie brać tego do siebie, trochę luzu. Siusiak to fajna sprawa. Penis też, obojętne, cycki, piersi. Trzeba do tego podchodzić pozytywnie, naprawdę. Wracamy do rozmowy, panie doktorze. Słuszna uwaga, ja też z pacjentami staram się używać różnych określeń, bo to też zmniejsza dystans. Mam wrażenie, że penis jest określeniem naukowym, ale jeżeli używamy tylko penis, no kurczę, to jest bardzo bliski nam element ciała i każdy go nazywa jak chce. I jeżeli pacjent woli, żeby go nazywać inaczej, no to... Ale słowo penis też znamy. No tak, no to jest tak jak... No dobra, okej, nie traćmy czasu na detale, nie chcemy tutaj nikogo urazić, temat jest dosyć delikatny, bo dotyczy zdrowia intymnego mężczyzn i urody. Chcemy, żeby dać prawo mężczyznom do tego, żeby zadbali o siebie, żeby mieli satysfakcję i żeby się nie wstydzili poprosić o pomoc, bo z mężczyznami niestety tak jest, że po prostu płoną z wewnętrznym płomieniem takiego wstydu, jakiegoś, nie wiem, braku odwagi podzielenia się swoimi emocjami, a czasem po prostu wystarczy powiedzieć, okej, fajnie by było, żebym mógł jakoś sobie pomóc, szukam dobrej drogi. Uczciwie, szczerze, w tym nie ma nic złego. To jest coś bardzo pięknego i naturalnego, jeżeli człowiek chce o siebie zadbać i mówi otwarcie, że to może mu poprawić jakość życia. Hania pyta, czy zdarzyło się, że pacjent nie był zadowolony po zabiegu? Świeżo po zabiegu zdarza się, znaczy może nie jest zadowolony, są zaszokowani. Ponieważ jest, mimo że ja mimo że staram się z nim współpracować, to jednak byłem, o kurczę, duży. Więc wow, jest to jest aż taka tego, różnica. No właśnie, doktor Janowska pyta, jak pacjenci reagują, jak zobaczą po zabiegu swojego penisa. Znaczy, to jest też powód, dla którego staram się ich angażować w trakcie podawania tego wypełniacza. Żeby nie było aż tak dużego szoku, ponieważ no faktycznie różnica jest znaczna. Jeżeli chodzi o tłuszcz, też procent, około 30% tłuszczu spłania się po zabiegu zaraz, w związku z tym tam w pierwszych tygodniach. Ponieważ przeżyją tylko te komórki, które wytworzą unaczynienie, stąd też te komórki macierzyste, podawanie osocza i tak dalej. W związku z tym podajemy go troszkę z takim naddatkiem. I ten naddatek też, no i dochodzi do tego obrzęk pozabiegowy, no bo to wiadomo, że jest to jakaś tam traumatyzacja tkanek. W związku z tym efekt jest naprawdę ogromny. I pacjenci są tacy zdziwieni na początku, ale jeżeli chodzi o niezadowolenie, tak naprawdę oni czasami mają jakieś wątpliwości, zgłaszają zastrzeżenia. Oczywiście czasami zdarza się, że coś działamy w tym kierunku, ale zazwyczaj odbywa się to do pierwszego użycia. W momencie, w którym pacjent już może, miną te 4 tygodnie i może zacząć normalnie współżyć, stwierdza, że satysfakcja, jaką mu to daje, jest tak duża, że tak naprawdę ja mówię, no ale to był problem z tym, a nie, doktorze, ten problem już dawno nie istnieje, już mi w ogóle nie przeszkadza, jestem zachwycony i ten zabieg to był naprawdę fantastyczny pomysł. Także jeżeli chodzi już o odbycie się zabiegu i później, to ten pierwszy okres jest takim okresem, kiedy faktycznie zauważam wzmożony kontakt ze mną, tak? Czy ta grudka jest odpowiednia, czy tak powinno wyglądać, czy to wszystko jest ok, a potem tak naprawdę no, zadowolenie bierze górę. Ja tak sobie myślę, jak pan powiedział, że trzeba wziąć sprawy w swoje ręce po tym zabiegu, to facet tak się może zachwycić własnym penisem, żeby nie powiedzieć siusiakiem, tudzież siurkiem, jak tutaj niektórzy proponują, że może już partnerka nie być do niczego potrzebna, będzie tak zachwycony sobą. Myślę, że nie ma takich obaw. Że jednak tęsknota do drugiej osoby zwycięży. Wcześniej czy później. Natomiast faktycznie ten okres takiego wypuszczenia też może być jakoś tam zbliżający potem dla partnerów, ponieważ no, przyjdzie moment, kiedy można wreszcie spróbować.
I partnerki też są ciekawe. W ogóle często spotykam się też z takim elementem, że na przykład faceci robią to, słysząc swoich partnerek, nie no po co, szalałeś, mimo że na przykład same zrobiły sobie piersi, ale mówią, nie, nie, nie musisz. I to w sumie jest bardzo miłe. Ale potem jak już dochodzi do czego, ja oczywiście staram się utrzymać kontakt z moimi pacjentami, no i zapytać, no jak satysfakcja partnerki po tym wydarzeniu, po tym zabiegu, jak już zaczęli się współżyć. On mówi, że no jednak mówi, że szkoda, że tyle zwlekałem na przykład. Także to super, że dziewczyny naprawdę starają się dbać o nas, podbudować nasze ego i w ogóle mówić, że jesteśmy dla nich fajni, bo one dla nas też są najwspanialsze, ale doceniają to potem. Ale wyobrażam sobie, że blokada musi być ogromna, żeby facet zdefiniował swój problem. Chce powiększyć siusiaka. Jak kobieta mówi, chce powiększyć piersi, to jest w ogóle okej. W ogóle to już nikim nie robi wrażenia. Ale wydaje mi się, że jeszcze wciąż w przypadku mężczyzn to jest na pewno duża sprawa. Znaczy, pewnie tak, ale też do mnie przychodzą jest troszeczkę pacjenci sprofilowani. Zazwyczaj już przeczytali pół internetu, wiedzą czego chcą, czego szukają, poczytali opinie, mówią, no przyszedłem do pana, ponieważ tutaj czytałem, kolega mi mówił, czy coś tam, więc ja już troszeczkę ten etap, kiedy pacjent w ogóle wpada na ten pomysł, mam za sobą, bo oni zazwyczaj przychodzą już zdecydowani lub chociaż z jakąś wiedzą na ten temat i mówią, no że czytali, że są zainteresowani, ale chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej. I ja od tego jestem, od tego służę, nie każda wizyta, konsultacja musi kończyć się zabiegiem. Jak rozmawialiśmy, ja też staram się przedstawić, jak to wygląda, co możemy realnie uzyskać i czy to, a czego czy zdarza się tak, panie doktorze, że przychodzą faceci, którym pan, u których widzi pan, że problem jest wydumany, że penis jest okej, tylko że w głowie mają wyobrażenie o tym, że powinien być większy? Szczerze powiem, znaczy to może nie jest określenie wydumany, ale większość pacjentów, którzy do mnie przychodzą, ma penisy normalnej wielkości. Nie ma za małych. I przychodzą po prostu, bo chcieliby czegoś więcej, osiągnąć jakoś, nie wiem, wyższy poziom, większą satysfakcję. I ja im mówię na początku, że ten penis, który pan ma, to nie jest penis mały, tak? Że to nie jest penis poniżej normy i tak dalej. Ja informuję każdego pacjenta, jeżeli tak jest, że tutaj to nie jest zrobione ze względu na to, że on jest szczególnie mały. Bo to jest dla mnie ważne, żeby, nie zależy mi na tym, żeby każdego pacjenta namówić na zabieg, tylko na to, żeby zabieg był satysfakcjonujący. Jeżeli pacjent ma penisa w normie, to ja mówię, że ten zabieg nie jest mu niezbędny do szczęścia, ale tak jak wspomniałem, często robią ten zabieg po prostu, żeby podnieść jakość swojego współżycia, a nie tylko, żeby uzyskać jakąś tam normowielkość. Tak? Po prostu też niektórzy ludzie lubią urozmaicenia w sypialni, to też jest dla nich między innymi. Pytanie od naszych widzów. Ile lat miał najstarszy pana pacjent? Do tego zabiegu, jak rozumiem. Tak. 59. I czy to również sprawia, że ten penis staje się, nie wiem, tak jak, no nie wiem, kobiety sobie robią różne zabiegi, wstrzykują, nie wiem, jakieś kwasy i tak dalej, po to, żeby mieć młody wygląd twarzy, młodszy. To czy to również ma charakter nie tylko powiększający, ale również dodający takiej świeżości, młodości? Tak, zdecydowanie. Powoduje to, że skóra jest gładsza, wypełniona, ponieważ jednak im starszy jest pacjent, tym skóra na rządach jak wszędzie po prostu bardziej wisi. Wypełniasz, powoduje to, tak samo jak na twarzy, jak w piersiach, jak w reszcie ciała, że skóra jest napięta, bardziej jędrna. Ciekawym dodatkiem też tutaj jest, nie wiem, czy pani redaktor wie, że podajemy botoks wzmożny. Nie! Tak. Podajemy, to się nazywa skrotoks i zabieg ten również pełni podobną funkcję jak botoks na twarzy, czyli wygładza zmarszczki, powoduje, że jądra wydają się większe, pełniejsze, ale też jest to zabieg, który w ogóle został wymyślony u pacjentów, którzy mieli problem z nadmierną kurczliwością jądr. Czy to po treningu, czy na przykład po wejściu do zimnej wody, czy podczas seksu, jądra potrafią wręcz u niektórych pacjentów wchodzić do brzucha i spowodować ból. I wtedy wymyślono, że można podawać toksynę botulinową, która zapobiega tym dolegliwościom. Natomiast potem okazało się, że ta moczna też wygląda fajnie, że ona też bardziej wypełnia bieliznę, na czym pacjentom często zależy, że całościowo tworzy to po prostu bardzo to fajny... To jest bolesny zabieg. Znaczy zabieg wykonujemy w znieczuleniu maścią. Myślę, że jest porównywalnie bolesny do podawania botoksu na twarz. Tak plus minus. Jest to ukłucie wyczuwalne,
ale nie jest to nieakceptowalne w żaden sposób. Jest to, no naprawdę, no nie wiem, czy na twarzy również ten botoks jest, to się czuje, że jest podawany, ale on nie jest w żaden sposób nieakceptowalny. Efekt uzyskujemy po 4-5 dniach. I na ile wystarcza taki zabieg wygładzenia mordy? Od 3 do 6 miesięcy, im dłużej to trwa, tym ten zabieg jest bardziej wydajny, tak? Czyli pierwsze podanie jest krótsze, następne już wydłuża. Jest to też fajna opcja dla pacjentów, którzy na przykład są aktywni fizycznie, dużo ćwiczą, albo mają zespół nadpotliwości moszny. Ponieważ to poza tym, że relaksuje mięśnie w kłębocznej, powoduje też, że nie pocimy się w tym miejscu. To tak samo jak. Czy ma to wpływ, panie doktorze, na współżycie? Ma to ciekawy wpływ na współżycie, to znaczy, że te jądra pełnią rolę takiego wahadełka troszeczkę i mogą na przykład podczas seksu dawać dodatkowe doznania poprzez lekkie uderzenia. Proszę powiedzieć jeszcze raz, jak się nazywa ten zabieg? Skrotoks. Okej, zapamiętam. Czyli mamy tak, mamy skrotoks, dziewczyny mają botoks. To jest mniej więcej tak, prawda? Mamy powiększanie, dziewczyny mają też powiększanie, czyli już jesteśmy na równych, prawie na równych prawach. Walczymy jak możemy. Widzę, że bardzo walczycie, panowie. No i mamy obrzezanie. Kobiety też, powiedzmy, mają jakieś możliwości, o których mówiła doktor Sikora, czyli jakieś skracania, powiększania łętaczek, oczywiście tak, czy warg sromowych mniejszych, większych. To była tak ciekawa rozmowa, że właściwie można powiedzieć, że no, wszystkie tematy zostały poruszone. No właśnie, ale doktor Płatkowska pisze, że możemy mieć jeszcze wybielanie laserowe, wybielanie skóry i takie odmładzanie. Czy u mężczyzn też to jest możliwe? Takie po prostu używanie lasera do poprawiania wyglądu. Absolutnie, jest to możliwe. Można wybielić sobie okolice narządów płciowych, można wybielić sobie okolice odbytu, tak samo jak u kobiet. Jest to absolutnie możliwe, szczególnie, że w narządach płciowych męskich występuje tak zwana hiperpigmentacja. I są one generalnie ciemniejsze niż reszta skóry na ciele. I poprzez używanie lasera można wyrównać ten koloryt do całości, jeżeli ktoś ma życzenie. Darek pisze o podcięciu wędzidełka. Czy może pan coś więcej powiedzieć na temat tego zabiegu i czy on również jest wykonywany? Tak, my wykonujemy wydłużenie, podcięcie wędzidełka. To jest w ogóle też bardzo częsty problem u pacjentów, na przykład związanych też z tym przedwczesnym wytryskiem, o którym wspominaliśmy. Czyli wędzidełko to jest taki element skóry od spodu prącia, mocujący skórę i też na pletek, potem pomagający go naciągnąć. Jeżeli jest za krótki, to na przykład podczas seksu potrafi się zerwać, co jest, nie jest groźne może szczególnie, ale jest strasznie traumatyzujące dla obu członków w parze, ponieważ nagle tutaj jesteśmy w bardzo miłej, intymnej sytuacji i nagle pojawia się pomimo krwi na pościeli, ponieważ jest tam dość żwawo krwawiąca tętniczka wędzidełkowa, która mimo, że zagrożenie dla życia nie stanowi, potrafi jednak niejednego faceta straumatyzować bardzo tak w sensie psychicznym. Potem pojawia się bliźnienie, no i potem musimy po prostu wykonać zabieg wydłużenia. My akurat mamy o tyle fajnie, że mamy do dyspozycji laser CO2 Prince Ann Clara, w związku z tym zazwyczaj zabieg wydłużenia wędzidełka wykonujemy bezszwowo. Jest to o tyle istotne, że te szwy w tej okolicy, która jest bardzo czuła, jest to w zasadzie najbardziej czuła okolica penisa, okolica wędzidełka, czasami no, nie rujnują życia, ale potrafią być niekomfortowe. W związku z tym zabieg laserowy jest naprawdę super opcją, jeżeli chodzi o akurat te okolice. Mhm. Pozytywna 39 pyta, jakie są przyczyny przedwczesnego wytrysku, panie doktorze? Podstawową przyczyną przedwczesnego wytrysku jest jednak przyczyna psychogenna. Czyli, tak jak wspomnieliśmy, jakiś stres, brak akceptacji samego siebie. Znaczy, mogą być to przyczyny naczyniowe, mogą być neurogenne, ale najczęstszą przyczyną zdecydowanie jest po prostu problem psychogenny. Warto wtedy najpierw udać się do seksuologa, ale my jako urolodzy lub do psychologa. My jako urolodzy mamy
taki dodatkowy wachlarz, prawda? Możemy wykorzystać na przykład farmakoterapię. W tym wypadku stosowane są leki, które normalnie stosowane są na zaburzenie erekcji lub też pewna grupa leków przeciwdepresyjnych, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Jest taka, jeden lek tak naprawdę jest specjalnie przygotowany pod ten przedwczesny wytrysk, ale możemy stosować też inne, jeżeli jest to konieczne, inne leki z tej grupy. Również zabieg wydłużenia krótkiego wędzidełka potrafi być świetnym remedium na przedwczesny wytrysk oraz wspomniane wcześniej obrzezanie. Na koniec chciałabym, żeby pan doktor powiedział, na jakiego rodzaju zabiegi można liczyć, zabiegi dedykowane mężczyznom, można liczyć u was, czyli w klinice Anklara, bo domyślam się, że tu nie chodzi tylko o przedłużanie penisa. Nie, nie, dysponujemy tak naprawdę, w zasadzie większość z tych zabiegów już wymieniliśmy, ale to może uściślimy. Dwa nasze najpopularniejsze zabiegi, jakie wykonujemy, to zdecydowanie jest obrzezanie oraz powiększanie penisa. No i to już sobie omówiliśmy. Dodatkowo wspomniane tutaj wydłużanie wędzidełka. Skrotox. Oraz Skrotox, zdecydowanie. I są to takie podstawowe rzeczy, które my wykonujemy. Oczywiście do tego dochodzi pełna diagnostyka już bardziej od strony takiej lekarskiej, tak, która była tutaj wspomniana i do którą też namawiamy, czyli diagnostyka chorób układu moczowego, diagnostyka chorób układu płciowego mężczyzn, ponieważ no, ja się zajmuję osobiście również układem moczowym kobiet. Także tak naprawdę jest to miejsce, gdzie spotykają się obie płcie. No i ważne jest wykonywanie okresowych USG, ponieważ tak naprawdę urolog to w 60-70% zabiegów również onkolog. Więc my zajmujemy się sporą częścią działki onkologicznej, zabiegowej, dużych zabiegów, ale to oczywiście jest już wykonywane w ramach opieki bardziej szpitalnej. Natomiast jeżeli chodzi o wstęp, o jakąś tam diagnostykę, to absolutnie w klinice Anklara ją prowadzimy. Z dużymi sukcesami, więc też zapraszam. Pani Hania pyta, czy są skutki uboczne zabiegu powiększania penisa, siusiaka, siurka, jak tam sobie kto życzy. Jeżeli chodzi o skutki uboczne, czy może działania niepożądane ogólnie rzecz biorąc, to z czym mamy do czynienia, nawet nie tyle z działaniem niepożądanym, co jest jakby dobrodziejstwem inwentarza, czyli w pierwszych dniach po zabiegu zawsze jest obrzęk, jakaś tam troszeczkę zwiększona tkliwość, no i konieczność tego modelowania, tak? To jest jakby konieczne. Najczęstsze działanie niepożądane, jeżeli już jakieś wystąpią, z jakim się spotykamy później, to jest jakaś asymetria, ewentualne grudkowanie się materiału, to wszystko, z tym wszystkim w zasadzie jesteśmy sobie w stanie poradzić, tylko trzeba dać mi znać, tak? Ja zalecam pacjentom, żeby jakieś tam drobne grudki próbowali sobie przemodelowywać, rozgniatać, natomiast jeżeli oni nie są w stanie tego zrobić, to zawsze ich proszę, żeby się do mnie zgłosili. Ja ich wtedy znieczulam i w znieczuleniu miejscowym po prostu wykonuję przemodelowanie. Czasami zdarzają się jakieś drobne infekcje, ale to nie ma nic, czego nie bylibyśmy w stanie zaleczyć antybiotykiem. Kobietom zdarza się zmniejszać piersi. Czy jest opcja zmniejszenia penisa? Nie ma takiej opcji. Jest taka opcja. Nie ma sprawiedliwości. Ale jest to opcja już z obcięciem fragmentu, także raczej nie polecana. Jest to po prostu stosowane podczas zabiegu leczenia raka prącia, penisa siusiaka. Natomiast nie praktykujemy pomniejszania penisów po prostu. Pan Piotr pyta, w którym momencie życia pan doktor wiedział, że chce się zajmować penisami? Znaczy, moi koledzy śmieją się ze mnie, że już na studiach, ponieważ miałem zwyczaj rysowania na wszystkich zeszytach tego symbolu. Ale tak naprawdę to było to już po zakończeniu studiów, kiedy trzeba było wybrać specjalizację. Ale szczerze powiem, no nie żałuję wyboru. Już bym teraz nie zamienił się na żadną inną specjalizację, na pewno. Jakby wachlarz możliwości, jakie daje urologia, jest wspaniały i super ciekawy. Panie doktorze, jakie są na koniec, powiedzmy, podstawowe badania, które powinniśmy zrobić, tak żeby mieć pewność, że nasz narząd hydrauliczny, czyli nasz moczowód,
jest zdrowy, dobrze funkcjonuje, dobrze działa. Znaczy, troszeczkę to zależy też, prawda, jak rozmawialiśmy od wieku, ale podstawowe rzeczy, powiedzmy na przykład, że jest to mężczyzna, podstawowy po 45 roku życia, no to parametry nerkowe typu mocznik kreatynina, morfologia, wspomniane już PSA, badanie diagnostyczne palcem przez urologa, badanie prostaty oraz USG układu moczowego. To są takie podstawowe rzeczy, które powinniśmy I wykonać. Czy te zabiegi i czy te badania również można przeprowadzić u Was w klinice Anklera? Absolutnie, bez problemu można to u nas przeprowadzić. Również czy USG, czy badanie ogólne moczu, czy parametry nerkowe powinny oceniać również kobiety, ponieważ układ moczowy u nich jest tak samo istotnym elementem organizmu jak u mężczyzn. Oczywiście PSA mogą sobie darować, ponieważ prostaty nie mają, ale reszta jest jak najbardziej bardzo ważna. Pytanie brzmi, czy operujecie dzieci, na przykład operacja spodzectwa? Spodzectwa. Spodzectwa, przepraszam, pierwszy raz słyszę. Jasne, nie ma problemu. Czy my operujemy? Tak. No przepraszam, bo akurat miałem taką przerwę. No ja się tym nie zajmuję. Tym zazwyczaj zajmują się urolodzy dziecięcy. To jest oddzielna specjalizacja, ponieważ starają się na jak najwcześniejszym etapie wyłapać problem spodziectwo. To jest sytuacja, w której odejście cewki nie znajduje się na końcu penisa, tylko na przykład w jego połowie, u podstawy mocznej lub innym nienormalnie anatomicznym miejscu. No i to powoduje pewne problemy związane z, no chociażby z zajściem w ciążę, tak? Ponieważ ejakulacja też następuje w innym miejscu niż normalnie. Jeżeli to jest jakoś tam przy końcu penisa, to w zasadzie nie jest to duży problem. Natomiast no, zgodzimy się, że jeżeli ujście cewki znajduje się między moczną a postawą prącia, jest to już duży problem. Natomiast tym zajmują się zwykle, starają się urolodzy dziecięcy wcześniej wyłapać. Pan Bartek pyta, jakie badania powinni robić mężczyźni w wieku 22 lat, na co powinni zwrócić uwagę? Znaczy, bardzo istotnym elementem u mężczyzn w tym wieku jest samobadanie. Tak? Chodzi o to, żeby ocenić sobie, czy nasze jądra nie są nagle jakieś inne, dziwne, czy nie wyczuwamy na nich jakichś grudek, powiększenia, nie są cięższe lub... To jest demokracja. Kobiety samobadanie piersi, mężczyźni samobadanie Dokładnie. Jąder. Jest to badanie bardzo proste, natomiast jest ono super efektywne, ponieważ my najlepiej znamy swoje ciało i najlepiej widzimy zachodzące w nim jakieś zmiany. I jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, to serdecznie zapraszam do urologa. On wykona USG moczne i stwierdzi, czy to, co nas zaniepokoiło, to jest faktycznie coś złego, czy może od zawsze to było, tylko po prostu jest taki wariant anatomiczny, na który wcześniej zwróciliśmy uwagi. Dodatkowo ważne jest to, żeby sprawdzić właśnie to, czy ściąga nam się skórka w erekcji, w spoczynku, czy nie mamy jakichś wycieków z cewki i tak dalej. Czyli samo badanie jest super ważnym elementem. Natomiast jeżeli chodzi o urologa, w tak młodym wieku można sobie jeszcze odpuścić PSA. Ważne jest badanie ogólne moczu, parametry nerkowe, no i wspomniane wcześniej USG układu moczowego. Kamil jeszcze pyta, czy wykonuje pan doktor zabieg usuwania, formowania penisa u osób transpłciowych? Nie, to już jest naprawdę trudny zabieg, wymagający dużych umiejętności, takich jakby robiony w klinikach, w których robi się konkretnie te rzeczy, ponieważ no wiadomo, że u osób transpłciowych ten temat też jest bardzo istotny, trudny, wymagają w ogóle otoczki związanej też z opieką psychologiczną na pewno, dlatego my się tym akurat nie zajmujemy, natomiast jest to na pewno temat ważny i ciekawy. To muszę wam powiedzieć tutaj oglądającym, że właśnie niebawem zabieram się za zdjęcia, które rozpoczynają nowy cykl programu Bez Tabu, który rozpoczęłam w TVN Style i właśnie będę z kamerą odwiedzać ludzi, którzy poddawani są takiej operacji zmiany płci. Będę również odwiedzać ludzi, którzy uprawiają seks z różnymi dysfunkcjami zdrowia, więc to też będzie bardzo ciekawe, bo to jest taki temat tabu. Pogadamy też o edukacji seksualnej, o kobiecym orgazmie, także bardzo ciekawie zapowiada się kolejny sezon Bez Tabu, na który Was już zapraszam. Myślę, że w listopadzie będą już pierwsze odcinki. Także panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Nawet nie wiem, kiedy minęło 70 minut naszej rozmowy. Bardzo też dziękuję widzom, którzy tak fajnie tutaj współuczestniczyli.
Jestem pod wielkim wrażeniem sposobu, w jaki Pan o tym wszystkim mówi. Naprawdę jest Pan po prostu fantastycznym gościem. Takim, z którym chce się gadać i ten jednak trudny temat, bo to jest wciąż bardzo jeszcze dla niektórych temat wstydliwy. Spotkał się tutaj z niebywałym entuzjazmem. Piszą wszyscy, że właśnie wspaniale Pan opowiadał, więc fajnie jest gościć takiego fantastycznego Pana doktora. Bardzo dziękuję i pozwolę sobie jeszcze do Pana się kiedyś zgłosić, bo myślę, że nie wyczerpaliśmy wszystkich spraw związanych z urodą penisa. Dziękuję. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo tutaj Krzysztof, który się spóźnił, proszę się nie przejmuj. Za chwilę ten program będziesz mógł zobaczyć u mnie na profilu, również na moim YouTubie. Odsyłam Was do kliniki Anklara. Najpierw wejdźcie na stronę internetową i przeczytajcie, co możecie tam znaleźć dla siebie. Bo zabiegi z ginekologii estetycznej, z urologii estetycznej dla mężczyzn, to jest nowe otwarcie w medycynie XXI wieku, które daje ogromne możliwości w realizacji swoich tęsknot, marzeń na temat urody narządów intymnych, więc myślę, że to jest warte uwagi. Bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam. Dziękuję. Serdecznie, miłej nocy życzę. Dziękuję. Dziękuję.